Panie Burmistrzu, Państwo Sołtysowie, Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy. Chciałem tutaj nawiązać do wypowiedzi Pana Krause i podobnie jak Pan Krause jestem oburzony decyzją naszych radnych, którzy 30 stycznia na sesji głosowali za tym, żeby Żywiołnia się rozbudowała i żeby doszło do wycięcia lasu na terenie Kwaszyna i Duchomia. Pan Fabkę głosował za tą uchwałą, Pan Nowak się wstrzymał. No jestem troszkę zbulwersowany taką decyzją naszych radnych, mimo tego, że Pan Radny z Duchomia, Pan Stanisław Grot, złożył wniosek o wycofanie tego punktu z programu sesji, aby przedyskutować to, skonsultować to z mieszkańcami Kwaszyna i Duchomia. Mimo tego wniosku radni głosowali w ten sposób, że wniosek upadł. Dlatego chciałem tutaj podziękować również panu radnemu Stanisławowi Grot za to, że dbał o interesy Kwaszyna. A powinni zadbać o to nasi radni, pan Jacku i pani Mirku, tak? Jeżeli chodzi o kwestię rozbudowy Żwirowni, szanowni państwo, wiecie o tym, że pierwsza wersja była taka, żeby rozbudować ją w kierunku Banina i Barniewic. Mieszkańcy Banina bardzo protestowali, między innymi radny z Banina, pan Paweł Korek, który jest tu obecny na spotkaniu, który na sesji też głosował za tym, żeby to było Kwaszczynie w Duchomiu, nie w Baninie. A więc widzicie państwo, jaka jest decyzja radnych, tak? Porzucić to kukułcze jajko komuś innemu, nie? U siebie. Dlatego mam konkretne pytanie do pana Jacka Fropkę, dlaczego głosował za tą uchwałą? Dziękuję. Szanowni państwo. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to bardzo konkretne pytanie. Natomiast istotą tej uchwały, tej decyzji, którą podjęliśmy, nie była zmiana jakiegokolwiek planu. Zatem była jedynie przystąpienie do opracowania. W ramach tego przystąpienia, jeśli państwo pozwolą, można Rada Gminy wspólnie z mieszkańcami, a przede wszystkim mieszkańcy, mogą dla tego terenu przewidzieć określone funkcje. Może być taka, jak była omawiana podczas sesji, może być zupełnie inna. De facto przystąpienie do tego opracowania miejscowego planu umożliwia najszersze konsultacje społeczne dla mieszkańców. Państwo możecie w to wierzyć bądź nie, ale tak jest. A więc decyzja, którą podjęliśmy, nie była żadną zmianą planu. Ale to nie jest istotą mojej wypowiedzi. Chciałem powiedzieć, że z tego, co słyszałem, z tego, co państwo powiedzieliście, że od przyszłego tygodnia będą podejmowane konkretne działania. Będzie pismo do pana burmistrza. Prawdopodobnie pan burmistrz też odpowie na to pismo, organizując jakieś spotkanie. Jestem gotów zaangażować się właśnie w te spotkania, tak żeby wspólnie omówić ten problem i rozwiać wszelkie wątpliwości, bo wydaje się, że na razie dyskutujemy o obawach, pewnych wyobrażeniach, a chyba jest potrzeba mówienia o faktach. Dlatego jeszcze raz podkreślam, jeśli mogę dokończyć, że zamierzam brać udział w tych spotkaniach, jeśli taka będzie wola. Dodatkowym argumentem jest to, że dzisiaj wybraliśmy nową Radę Sołecką, panią Sołtys, która z całą pewnością też będzie chciała ten problem rozwiązać i animować naszą społeczność w stronę pozytywnego rozwiązania. Dziękuję bardzo i w tyle w tym temacie. Będę oczywiście aktywny w innych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce zadać pytanie? Panie radny, czy czytał pan uzasadnienie do tej uchwały? Mówi pan, że pan nie wie, na jaki cel ma być zmiana
miejscowego, ta planowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, że dopiero będziecie Państwo planować. W uzasadnieniu do uchwały jest wyraźnie napisane, że ma być tam kopalnia kruszy na rzecz firmy Polgrawer. Dlaczego Pan kłamie? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o zakres tego wniosku, to pytanie nie jest właściwie skierowane. Przekażę mikrofon panu burmistrzowi, który odpowiednio wyjaśni Państwu, w jaki sposób jest opracowywany miejscowy plan. Dziękuję bardzo. Dobrze, pamiętamy. Proszę Państwa, temat jest podkreślany sztucznie, powiem szczerze, ponieważ to, o czym mówił tutaj radny Jacek Fomke, jest prawdą. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie oznacza, że będzie tam żwirownia. Jest nagrywane. Panie Piotrze, jest nagrywane. Proszę Państwa, wnioskodawcą, proszę posłuchać mnie, wnioskodawcą o sporządzenie tam planu miejscowego była firma Polgrawer. Nie oznacza, że za 2 lata, kiedy skończą się procedury planistyczne, radni uchwalą tam żwirownię. Procedura planu miejscowego trwa 2 lata i w czasie tej procedury są procedowane różne wnioski, na przykład państwa, tak? Każde z państwa może złożyć wniosek do planu miejscowego. I ten wniosek będzie rozpatrzony za lub przeciw. Żaden z nich nie zostanie pominięty. Zaznaczam, plan miejscowy jest po to, żeby uregulować w tym miejscu sytuację planistyczną. To, że został złożony wniosek przez firmę, która wydobywuje żwir, nie oznacza, że tam będzie żwirownia. Ta pani była pierwsza, porządek. Ta pani była pierwsza. Ja mam w takim razie, pan mówi, że tak, złożony został wniosek, musi być rozpatrzony, firma złożyła wniosek i na tej podstawie państwo opracowujecie plan. Pytam się, jakie pierwszeństwo ma taka firma przed mieszkańcami, bo ja o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym mieszkam, toczę walkę od niepamiętnych lat. I co rok słyszę tylko, że nie ma na to pieniędzy. W styczniu byłyśmy u burmistrza. W tej chwili zrobiliśmy stowarzyszenie właśnie Józefi, żeby może wreszcie coś dla nas wywalczyć, bo nie mamy nic, na nic nie ma środków. Ja o ten plan walczę tyle lat. Byłam w styczniu u burmistrza i dowiedziałam się, że żaden plan zagospodarowania przestrzennego na ten rok nie jest przewidziany, bo gminy na to nie stać. Więc się pytam, jakie macie Państwo priorytety? Czy to dalej idzie? Proszę mi tak skończyć. Czy to dalej idzie na zasadzie kolesiostwa i dużych pieniędzy pod stołę? Czy wreszcie możemy się liczyć? Bo ja tam mieszkam i tak naprawdę bezprawnie od lat walczę o to, żeby sprawa została załatwiona. I co z nim zmiana burmistrza? Wałkuje się sprawa od początku. I to jest tak cały czas. Mało tego, opracowujecie plan dla inwestycji, która naprawdę nie wiadomo, czy będzie miała miejsce. To są kolejne wyrzucane pieniądze. Proszę Państwa, na terenie gminy Żółkowo mamy w tej chwili opracowanych blisko 400 planów miejscowych. Tak? Na różnych funkcji, mieszkaniowych, produkcyjnych, różne funkcje. Planów, które są procedowane, w tej chwili jest w granicach chyba 50 procedowane, czyli jest dla nich procedura wszczęta, procedura planistyczna, ale jeszcze nie są uchwalone. Uchwał, które są podjęte,
a jeszcze nie są sporządzane dla nich plany miejscowe, jest ich kilkanaście, około 20, może nawet 30, tak? Ta uchwała jest jedną z nich. Nie sporządza, samo podjęcie uchwały nie oznacza, że ten plan miejscowy jest sporządzany. Nie jest. W takim razie jaka jest kolejność, jeśli my czekamy tyle lat... Kolejność jest taka, jak są podejmowane uchwały. No to od czego one zależą? Zaznaczę jeszcze jedną rzecz. To, co powiedziała pani Jola Wiercińska. Dla Centrum Chwaszczyna, jeżeli wpłynie wniosek od Rady Sołeckiej, również zostanie podjęta uchwała o sporządzeniu planu miejscowego. Przystąpienie. I ta uchwała również poczeka na zabezpieczenie dla niej funduszu w budżecie. Aha, czyli rozumiem, że jak my mieszkańcy byśmy przynieśli wam powiedzmy 500 tysięcy, to byście nam zrobili, tak? Nie. No tak. Koszt sporządzenia planu miejscowego na przykład dla Chwaszczyna, dla Centrum Chwaszczyna ponosi gmina w 100%. Ale tak, bo tak jest określone to w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ja w zeszłym roku, nie pamiętam, który to był miesiąc. Nie wiem, może to był wrzesień, albo jakoś tak koniec sierpnia, początek września. Dobrze, to nie jest ukryte, informacja publiczna, można jak najbardziej ją uzyskać. Następna osoba. Dobry wieczór, ja to Szulecki, mieszkam przy ulicy Leśnej. Bodajże koniec listopada, początek grudnia miałem okazję tutaj z panami radnymi uczestniczyć w takim spotkaniu odnośnie estetyki naszej miejscowości, tak? Po tym spotkaniu przeprowadziłem obecnym tu panem radnym rozmowę na temat planów żwirowni. Pan poinformował mnie, że żwirownia rozważa budowę drogi poprzez teren leśny w celu odciążenia ulicy Leśnej. Ciekawy pomysł, prawda? Wybudować drogę przez las, nikomu nie będzie przeszkadzało, temat zamknięty. W styczniu otwieram internet, czytam sobie dokumenty i widzę, no będzie głosowanie na temat tego terenu leśnego. Sobie myślę, no tak, będą budować drogę, chyba jednak. Tylko włos mi się trochę jeżył, gdy zacząłem czytać dokładnie, co mi uchwalili, tak? Tutaj jest pan radny z Panina. Chcę panu pogratulować walki i osiągniętego celu. Natomiast teraz takie miałem jedno pytanie tutaj gnębi, tak? Panowie radni składali przysięgę, którą tutaj pan bodajże Piotr chyba czytał, że będą działać dla dobra mieszkańców, tak? Tylko się zastanawiam, czy oni składają tą przysięgę, wiedzieli co przysięgają. Czy to nie są po prostu pustosłowie dla nich? Chciałbym uzyskać taką odpowiedź od panów. Nie jest chyba skomplikowana. To po pierwsze. Po drugie, moje pytanie jest takie. Jeżeli taki zamiar wyraziła firma Polgravel odnośnie, no, wystąpiła o plan zagospodarowania przestrzennego na tego rejonu, no to chyba trzeba być za przeproszeniem idiotą, żeby sądzić, że firma Polgravel występuje o takie papiery, żeby tam, nie wiem, truskawki posadzić albo, nie wiem, plantacje jabłek leśnych. Marynę zbudują, będziemy mieli w Dubaju. Przecież to jest, panowie radni, obydwoje, a szczególnie pan Fopkę, który chętnie podniósł dłoń do góry, otworzył puszkę Pandory, z którą Baninę walczyło ileś tam lat. I teraz mam właśnie pytanie, dokładne pytanie. W czyim interesie panowie działają, bo na pewno działają w tym interesie mieszkańców. Chciałbym uzyskać prostą odpowiedź na te dwa pytania. Co dla panów znaczy przysięga, którą składali? I po drugie, w czyim interesie panowie działają? Proste pytanie. Może niech najpierw padną wszystkie pytania. Ja
Leszek Cierwański z Leszni, Lechwaszczyny jestem. Ja chciałem zadać takie pytanie po prostu, bo może faktycznie pijemy pianę. Rozumiem, że jeżeli są mieszkańcy wszyscy przeciwko, to inwestycja nie powstaje, tak? Na tym etapie. No bo panowie tak opowiadaliście, tak? Że to jest dopiero założenie i jeżeli mieszkańcy się nie zgodzą, to nie powstanie Żwirowia, tak? No panowie spojrzyjcie na mnie i odpowiedzcie. Powstanie? To nie jest tak. Czy odpowiedzą panowie, czy mogę? Szanowni Państwo, nie ukrywam, że rozmawialiśmy podczas tego spotkania w remizie. Informacje o mającej mieć miejsce w proponowanej uchwale otrzymałem na 7 dni przed nią, czyli tam 22 stycznia. I na sesji powiem, że troszeczkę się zdziwiłem, jak burmistrz mówił o tym, że spotkał się z Radą Sołecką Chwaszczyna, że byli tam przedstawiciele Polgravelu. Przepraszam, z Radą Sołecką Tuchomę, przepraszam, spotkał się, był tam i Rada Sołecka w jakimś tam składzie, nie wiem jakim. Byli tam też przedstawiciele Polgravelu, no i byli przedstawiciele gminy, był burmistrz i zastępca prawdopodobnie. Ja byłem zdziwiony, że no już nie jestem dzisiaj członkiem Rady Sołeckiej, ale że nie zaproszono sołtysa, nie zaproszono jednostki pomocniczej z Chwaszczyna. W momencie, kiedy uchwała była poddana głosowaniu, po prostu wstrzymałem się od głosu. Zasugerowałem radnym i przychyliłem się do głosu pana radnego Groda, aby przeprowadzić konsultacje społeczne, aby usłyszeć głos czynnika ludzkiego, ludzi, którzy tam mieszkają. Dlatego się wstrzymałem od głosu. Taka jest moja odpowiedź. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze raz powtórzę. Przystąpienie do planu uruchamia całą procedurę, całą gamę możliwości konsultacji. Pan tylko powiedział, pańskie słowa mówię. Pan stwierdził, że jeżeli mieszkańcy i wszystkie inne rady, sołectwa i to będą przeciwne takiemu projektowi, to państwo tego projektu nie przepchniecie. Tymczasem w tej chwili, kiedy pan zadał konkretne pytanie, pan spuścił głowę i usłyszałam, co pan powiedział, to tak nie jest. Przepraszam bardzo, ja cały czas słyszałem odpowiedzi od państwa na swoje pytanie. Proszę nie udzielić. Nie! Czy pan słucha, co ja w ogóle mówiłem? Bo wie, że pan siedzi, nie ma się tego w górze. A najbardziej pytanie mieszkańców. Zadałem dwa konkretne pytania. Jedno wymaga odpowiedzi jednosłowego na trzy litery, a drugie może jednozdaniowego. Czy to tak jest skomplikowane dla pana? Bo pan wygrał wybory, ma pan teraz wszystkich głęboko. No niech pan z nami rozmawia, a nie tylko zasłania się jakimiś tam stwierdzeniami, które pan, nie wiem, wyuczył się albo wziął sobie na kartce i opowiada nie wiadomo o czym. My tu jesteśmy prawnikami, my tu normalnymi ludźmi, tak? A pan jak sobie paragrafami rzuca jakimiś sformułowaniami, to my nie wiemy, o co dokładnie powiem, tak? Zadaję panu proste pytanie, no chyba pan jest w stanie na to proste pytanie odpowiedzieć. Proszę państwa, był taki gość UIP, jak w wiecu wyborczym staje gościu i mówi: jestem jednym z was, wybierzcie mnie. A po wiecu wybraliśmy go, on mówi: byłem jednym z was. No. Mam je głęboko gdzieś i mnie słucha, tak? Pierwsze pytanie, jakie zadałem, było takie. Składaliście państwo przysięgę, w której była mowa, żeby się działać dla dobra mieszkańców. I moje pytanie pierwsze było takie, czy to jest tylko czyste pustosłowie z państwa strony, obydwu? Tak? Czy
Czy Państwo nie wiedzą, co przysięgają? Pytanie proste. Tak, nie. Drugie pytanie było takie. W czyim interesie Państwo działają? Bo nie w interesie mieszkańców. Bo jeżeli o plan zagospodarowania występuje firma, która chce zrobić z tego lasu pobojowisko, no to chyba wiadomo, o co chodzi, tak? Proste i logiczne, no jak budowa CEPA. Raz jeszcze dziękuję i zapraszam Państwa na kolejne spotkania w tym temacie, które będą zorganizowane już w momencie, co spadałem po mieście. A działam w internecie, opowiadam, działam w interesie mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Nie, bo chciałem się jeszcze zapytać, jeżeli pan mówi, że działa w interesie mieszkańców, to się pytam, który? Szanowni Państwo, panie radni, ja, no, pan się zastanawia, pan radny. Proszę Państwa, ja jedną rzecz jeszcze chciałem tutaj Państwu przytoczyć. Mam nadzieję, że ona wesprze tego pana, bo pan się podgotował, tak jak ja, czytając wtedy. Ja go rozumiem. Widzę, że niektórzy nie. Proszę Państwa, ja chciałem tylko tak, czy panowie radni znają strukturę dochodów budżetu gminy? Z tytułu podatków oczywiście. Czy panowie znają? Proszę Państwa, otóż tak, ja mam tutaj takie informacje, jeżeli one są inne, to proszę mi nie poprawić, bo od tego panowie jesteście. Otóż, jak wyglądają wpływy z tytułu podatków na 2015 w naszej gminie? Od osób fizycznych 27 milionów, od nieruchomości 18 milionów, od osób prawnych 1 milion. W tym jest właśnie firma Paul Gravel, ale ona nie płaci tutaj podatku, bo to jest firma z Gdańska, proszę Państwa. To takie, no tak, coś dziwnego. Niesamowita historia. I teraz tak, tak. I teraz, proszę Państwa, jest jakaś opłata eksploatacyjna, którą ta firma płaci, no nie wiem, nie mam informacji ile, prawda? I takie firmy właśnie typu Paul Gravel, które mają siedzibę w innych miastach, proszę Państwa, one płacą do budżetu naszej gminy marne 210 tysięcy złotych. Jeżeli ja mówię nieprawdę, bo ja tego nie sprawdziłem, to jest jeden z wpisów. Jeżeli to jest nieprawda, to ja czekam na poprawki z panów stron. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, żeby jednak panowie odpowiedzieli na moje pytania, które oddałem. Panie Wiceprzewodniczący mówi, że odpowiedział na pytanie. Nie, nie. Czy ja mogłabym zabrać głos? Szanowni Państwo, to jest zebranie wiejskie, a nie targowisko. Tak, to jest zebranie wiejskie, a nie targowisko. Właśnie chciałam zabrać głos, ale panowie nie dają dość do głosu i pomyślnie. Pani nie wiem, o czym mówi. Ja cały czas czekam na odpowiedź od 15 prawie minut. Pan Jacek nie chce udzielić odpowiedzi. Panowie, jeżeli pan Jacek nie chce nam odpowiadać, niech pan Jacek idzie do domu, bo skoro pan Jacek nie ma nic do powiedzenia, to po co tutaj zadać? Jest mieszkańcem Olsztyna i ma prawo rozmawiać. Jeżeli pan Jacek nie chce z nami rozmawiać, to niech pan Jacek złoży mandat i podziękuję. Szanowni Państwo, ja mam teraz opozycję. Ja mam teraz opozycję, to nas do niczego nie zaprowadzi. Jak zaczniemy do siebie strzelać, to nas do niczego nie zaprowadzi. Zajmę Państwu trzy zdania. Po pierwsze, ja też byłam zaskoczona tą uchwałą i oczekiwałabym, żeby radni podejmowali uchwały zgodne z wolą mieszkańców. To jest sprawa numer jeden. Nikt nie jest nieomylny. Niech wstanie ten, kto nigdy nie popełnił żadnego błędu. To jest dobry moment do tego, aby jasno wyrazić, jakie mamy stanowisko, ale nie żonglować hipotetycznymi sytuacjami, tylko faktami. Jeśli jako mieszkańcy będziemy przeciw, to zrobimy wszystko i na pewno i Rada Sołecka i Sołtys pomoże, żeby nasze zdanie jako mieszkańców przekazać. Taką uchwałę, jeśli będzie taka wola, można wycofać i już raz podjęto. Szanowni Państwo, decyzje podejmują radni, który jest 22? 21 radnych. Naszych radnych jest dwóch. Oczekujemy, że będą działali zgodnie z naszą wolą. Dajmy im szansę. Tak? Ja nie znam, jak to
radnych, zgadza się, którzy tak głosowali, zgadza się, że otworzyli puszkę Pandory, z którą my teraz będziemy musieli walczyć, nie wiadomo ile czasu, nie wiadomo co z tym. Jeśli się zbierzemy... Proszę Pani, mówienie, że ktoś jest omylny albo nieomylny jest prawdą. Ale chyba radny, który interesuje się naszym, naszym życiem... Nie będziemy słuchać stale to samo. Nie, nie, bo ja cały czas nie otrzymałem odpowiedzi od tych kurwanów. Ale panowie nie chcą udzielić odpowiedzi i nie muszą, zrozumieć. Bo ja cały czas odpowiadać, nie odpowiadać. No to niech złoży mandat. Proszę Państwa, proszę Państwa. Są już wyniki wyborów, także bardzo proszę, na razie ucięcie dyskusji, bo to do niczego nas nie zaprowadzi, naprawdę. Przepraszam, że nie pamiętam pana imienia, tak, czy nazwiska. Pan Piotr. Pan Piotr zobowiązał się w poniedziałek złożyć petycję do pana burmistrza. Tak? Proszę państwa, ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Ja sobie sprawdziłem, ile pan nasz radny dostał głosów. Otóż dostał 245 głosów. My zebraliśmy już około 500. Około 500. Przewidujemy pana, panie radny. W poniedziałek składa pan pismo do burmistrza. Usiądziemy nad tym tematem jeszcze raz, przeczytamy, zastanowimy się nad tym, co pan tam zapisał i również podpisali pod pana petycją osoby i mieszkańców, ale pan ją sporządził. I wrócimy do konsultacji społecznych z państwem. Tak? Procedura planu miejscowego polega na konsultacjach ze społeczeństwem. Wobec czego zakończmy ten temat dzisiaj, bo i tak to tu dzisiaj nie rozwiążemy. I pochylimy się wszyscy razem, tak? Nad tym tematem jeszcze raz. Zobaczymy, jak możemy go rozwiązać. Ale wyniki już są gotowe, jeszcze tu pytanie. Szanowni Państwo, punkt 14 porządku zebrania. Ja chciałem powiedzieć, nazywam się Karol Krytowski, ja chciałem powiedzieć, może podsumować to wszystko, co tutaj padło w takich wielkich emocjach. Mówimy w tej chwili, że nic się nie dzieje, że sprawa jest nadmuchana. Tak nie jest. To, co dzisiaj tutaj wyszło, to jest przeciek tylko z jednej sprawy, o których my się dowiadujemy z Faszczyną.com czy z Faszczyną.pl. To jest tylko jedna taka sytuacja, o której się decydujemy, że coś się rozgrywa cały czas za naszymi plecami. Wniosek jest tylko do panów tutaj radnych, że nie sika się do własnego gniazda. I tak jak Danilo potrafi odbić chwileczkę, dlaczego Faszczyną nie potrafi tego zrobić? Dziękuję.